Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest wtorek 26 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Libanie. Graniczy z Syrią i Izraelem, a leży nad Morzem Śródziemnym. Liban to państwo w Azji Zachodniej, zamieszkują go 4 miliony osób. Dominuje w nim islam, drugą religią jest chrześcijaństwo. Oglądacie Kompas Talk. Plakaty Jana Pawła II wiszące na ulicach, bo papież Polak uwielbiany jest w Libanie. Do tego smakowa uczta. Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dzisiaj Agnieszka Siejka. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam. 70% islam, 30% chrześcijaństwo i bez problemu dogadują się te dwie religie? No jak już pewnie wiadomo z historii, no jednak niekoniecznie. Tym bardziej, że w samym islamie jest dużo zawiłości, ponieważ tam część, połowę z tego stanowią szyici, część z tego stanowią sunici, alawitowie, druzowie. W związku z tym tych religii, samych tych odłamów islamu jest całe mnóstwo. No a wojna cywilna jednak, która miała miejsce w Libanie w latach 90., która zakończyła się w latach 90., no jednak była spowodowana tym, że Libańczycy nie dogadywali się na gruncie religijnym. Jan Paweł II zaskakuje na ulicach? Tak, było to dla mnie dość dużym zaskoczeniem, jednak Benedykt XVI od wielu lat już był papieżem, a nadal kult Jana Pawła II jako papieża był bardzo popularny na wielu ulicach, w wielu miejscach tych zamieszkiwanych przez chrześcijan, przez maronitów. Były plakaty, były zdjęcia, było odwołanie do Jana Pawła II. Co robią ludzie na co dzień? Jak żyją? No jak większość pracuje. Jedni pracują w wielkich korporacjach, głównie przy przetwórstwie, w przemyśle naftowym, w bankach, których jest bardzo dużo w samym Bejrucie głównie. No i oczywiście pracują na targach, na sukach, w medynach. To myślę, że tyle. Uśmiechnięci i szczęśliwi? Tak, zasadniczo ludzie są tam szczęśliwi, pomimo tego, że istnieje ciągle zagrożenie wojną, wojną cywilną, wojną z Izraelem, wojną na tle religijnym. Ludzie tam się cieszą z każdego dnia, z tego, że przeżyli właśnie w ciszy, w spokoju, bez wojny. Miałaś pojechać do Libanu na jeden dzień, a okazało się, że spędziłaś tam cały miesiąc. Dokładnie tak było. Moim celem tych wakacji była Syria. Niestety z różnych przyczyn kupiłam bilet do Bejrutu, żeby przejechać drogą lądową już autobusem do Damaszku. Ale w momencie, kiedy już wylądowałam w Bejrucie, okazało się, że granice z Syrią są zamknięte i w rezultacie spędziłam ten miesiąc w Libanie bez przygotowania, bez żadnej informacji na temat tego kraju. Ale okazało się, że Liban to jest kraj, który ma 10 tysięcy kwadratowych, czyli to jest około 1/3 województwa wielkopolskiego. Nie wyobrażam sobie miesiąca w województwie całym nawet wielkopolskim, a tu się okazało, że w Libanie można spędzić ten miesiąc i to jest na pewno miejsce, gdzie chciałabym jeszcze wrócić. A mieszkać? Jako biała kobieta niekoniecznie. Ciężko było odpowiadać co chwilę, że nie mam męża, później już odpowiadałeś, że masz męża, a na końcu okazywało się, że ten mąż jest, ale wyjechał akurat w delegację. Tak, dokładnie, tak to wszystko wyglądało. W momencie, kiedy mówiłam, że nie mam męża, nie mam narzeczonego, to mężczyźni rościli sobie prawo, żebym im towarzyszyła, były jakieś zapraszania do restauracji. Kiedy mówiłam, że mam męża, ten mąż był takim moim security, bezpieczeństwem, wtedy oni sobie już nie rościli żadnych praw do mojego towarzystwa. Biała kobieta podoba się w takich krajach? Zdecydowanie, tak, to jest coś innego, no to tak jak u nas kobiety z Afryki czy z Azji. Czyli taka atrakcja, prawda? Taka atrakcja turystyczna, tak. Pokazać się z taką kobietą to jest prestiż. Agnieszka Siejka cały czas na żywo w internecie w Kompas Talk. Proponuję, Agnieszko, żebyśmy rzucili teraz okiem na Twoje zdjęcia. Tutaj mamy kino w centrum Bejrutu, to jest taka pozostałość cywilizacji zachodniej i dalej zniszczenia w Bejrutu po pozostałości po wojnie cywilnej, to są budynki na zielonej linii, gdzie przebiegała linia frontu i tu dalej miejsca, gdzie była linia frontu, meczet Rafika Hariri wybudowany w 2008 roku. Plaże w Bejrucie, plaże w całym Libanie są w większości prywatne, one są zadbane, są czyste. Tutaj z kolei mamy widok na stare miasto w Sajdzie, tudzież w Sidonie, z jednym ze starszych meczetów w tym mieście. No i Morze Śródziemne, przepiękne, które jest potencjałem dla tego miejsca. Oglądacie Kompas Talk.
Na żywo w internecie, na www.kompas.org.pl. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Siejką. No to może teraz o jedzeniu, bo wiem, że ten temat lubisz chyba najbardziej w trakcie swoich podróży. Tak, temat jedzenia jest dla mnie niezwykle istotny. Uwielbiam smakować, poznawać kuchnię, przywozić przyprawy. Jednak takie jedzenie, które się już robi na tych samych przyprawach w Polsce, nie smakuje tak dobrze. Przede wszystkim owoce wszelkiej maści są tam niesamowite. To słońce śródziemnomorskie, ten klimat. No ale także libańska kuchnia, która zaskakuje wielkością, to znaczy jak siadamy do stołu, to mamy tych posiłków ile? 15-20? Dokładnie, u nas mamy pierwsze danie, drugie danie, deser, a tam po prostu idziesz do restauracji, zamawiasz, przychodzi jedna przystawka, druga, trzecia, piąta, po dziesiątej jesteś już najedzony i za chwilę dopiero wjeżdża główne danie. Libańczycy biesiadują. To nie jest tak, że my wpadamy na obiad na 15 minut i lecimy, bo jesteśmy zajęci. Nie, oni przychodzą na obiad, przychodzą całymi rodzinami, biesiadują, spotykają się, rozmawiają. Taki posiłek może trwać nawet do 2 godzin. Co zjemy? Falafla, cieciorkę, a może no przede hummus? Przede wszystkim właśnie hummus, tak? To jest specjał kuchni libańskiej, specjał kuchni arabskiej. To jest taka pasta z ciecierzycy, z sezamu, oleju. Niesamowicie smaczna, stosowana w różnych, jako samo danie, jako dodatek też do różnych dań. No ja uwielbiam słodycze, baklawa. No właśnie, desery. Baklawa kadaifi, to jest po prostu coś, za co dałabym się pokroić. Byłem kilka dni temu na Twoim pokazie w Południku Zero w Warszawie, pokazie slajdów z Libanu. Widziałem tam zdjęcia słodyczy, których było tak dużo wyłożonych, że nie mogłem się zorientować, czy to rzeczywiście była taka wielka taca, na której to wszystko leżało? Tak, dokładnie, to są takie tace. Ja myślę, że o średnicy metra, może nawet do 1,5 metra. Tam jest po prostu, są powykładane różne ciasta, różne ciasteczka. W takich tacach się piecze, w takich tacach przygotowuje się te produkty i one są potem już bezpośrednio wystawiane na lady, tudzież na targowiskach i można z nich po prostu kupować. Najlepszą pizzę nie jadłaś we Włoszech, a w Libanie właśnie. Tak, nie wiem jak to się stało, ale Liban ma najlepszą pizzę w naszym odczuciu, po libańsku. Ta potrawa nazywa się manakisz. Manakisz jest takim ciastem pizzowym z różnymi nadzieniami, z mięsem, serem, miks mięso-ser. No i manakisz z zatarem, co dla mnie było dużym zaskoczeniem. Zatar to jest mieszanka różnych ziół z sezamem i z olejem. Smakowało? Zasadniczo wszystko tak, poza manakiszem z zatarem. Dobrze, to proponuję, żebyśmy znów rzucili okiem na Twoje zdjęcia. Mamy fragment muru przedszkolnego i ja tutaj fragment Muzeum Mlita, Muzeum Hezbollahu i sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasral, który de facto rządzi całym Hezbollahem. Tutaj z kolei widzimy ruiny świątyni Jupitera w Biblos i wszędzie obecna propaganda nawołująca do wojny i wyzwolenia Palestyny. No właśnie, jak z bezpieczeństwem? Czy tam człowiek może czuć się bezpiecznie? Tak jak powiedziałaś przed chwilą, propaganda nawołująca do wojny, to ludzie pewnie są jakoś tam, że się tak wyrażę, nabuzowani. Nie czuć tego, pomimo tego, że są plakaty, pomimo tego, że są jakieś demonstracje. Spędziłam w Libanie miesiąc, przemieszczałam się głównie środkami komunikacji publicznej. Nigdzie nie spotkałam się z zagrożeniem, nie czułam się niebezpiecznie, jeżeli chodzi o takie zagrożenie militarne. Wszędzie na ulicach są patrole policji, są jakieś wojskowe patrole również, dużo broni, dużo sprzętu wojskowego, także jest bezpiecznie. W trakcie swojej podróży fotografowałaś także żołnierza, a tego nie wolno robić. Tak, miałam taki mały incydent, gdzie podczas spotkania z kardynałem Libanu przy okazji weszłam właśnie do kościoła, do katedry, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zaczęłam robić zdjęcia, zobaczyłam też wojskowych, stwierdziłam, że może zrobię kilka zdjęć. No i okazało się, że to nie był dobry pomysł. Miałam zderzenie z jednym z takich wojskowych, potem z jego zwierzchnikiem na szczęście. On cię uniósł? Tak, na szczęście. Za szyję? No nie za szyję, za po prostu troszeczkę mnie podniósł za plecak, który miałam i za ubrania.
Także było to niesamowite uczucie. Tablice rejestracyjne w różnych kolorach, w zależności od tego, kim jesteśmy. Jeśli jesteśmy turystami, to mamy na wynajęty samochód, nie wiem, niebieski kolor, czerwony? Tablice rejestracyjne to jest kolejna fascynacja moja w Libanie. Białe tablice to są samochodów prywatnych, czerwone taksówek i na to trzeba uważać. Jeżeli ktoś z białą tablicą proponuje nam podwiezienie, to może być to po prostu przysłowiowy oszust. Czerwona tablica to jest firmowa, sprawdzona, licencjonowana taksówka. Zielone to są tablice samochodów wynajętych, tak jak wspomniałeś. Żółte tablice samochodów dyplomatycznych. Jeszcze inne tablice ma PCK, czy libański Czerwony Krzyż, inne ma Straż Pożarna, inne ma Policja, inne są na starych samochodach, także tablice rejestracyjne dla mnie to było niesamowite wrażenie. A jeśli chodzi o ulicę, jak tak rzucamy okiem na to, co się na ulicach dzieje, to jakie lata ulica przypomina? Czy to jest XXI wiek, czy może to są, nie wiem, lata 60. Wiesz, no to zależy w jakiej części, w jakim mieście jesteś, tak? Jeżeli jesteś na ulicy na Suku w Trypoli, no to w tym momencie jesteś w XIX wieku, tak? To masz taki sam klimat, ale jeżeli jesteś na głównych ulicach Bejrutu, to jest wręcz ten XXI wiek, to już nawet nie jest XX. Często gęsto idąc po naszych ulicach widzimy gorsze samochody, widzimy gorsze sklepy, widzimy gorsze budynki. Także w zależności oczywiście od lokalizacji, jest tam przepaść, jeżeli chodzi o taki stosunek bogatych i biednych, ale jeżeli chodzi, jesteśmy w głównych miastach, w dużych miastach, to jest to XXI wiek zdecydowanie. Czym handluje ulica? Wszystkim. Złoto, to było takie, dla mnie było to niesamowite, kiedy wchodzi się na suk i po prostu są ulice tylko ze złotem, kilkadziesiąt butików ze złotem. Dalej mamy ze świeżymi rybami, z zmrożonymi rybami, z ubraniami, z butami. Każda uliczka tak na suku jest tematyczna, także można kupić wszystko. Warzywa, owoce, przyprawy? Oczywiście, to ulubiony temat spacerów na suku. A jak wygląda architektura? Na co możemy rzucić także okiem? I tu znowu mamy to, co mamy w Bejrucie, to, co mamy na północy, niezniszczonej podczas wojen, i to, co mamy na południu, gdzie jednak ten konflikt libańsko-izraelski dał się tam odczuć. Przede wszystkim Stare Miasta to jest charakterystyczna zabudowa taka krajów arabskich. W Bejrucie niesamowite wrażenie robią drapacze chmur. Dobrze, do rozmowy, Agnieszko, powrócimy już za chwilę. Oglądamy Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Na niej możecie dodawać zdjęcia ze swojej podróży, możecie pisać bloga, możecie także zgłosić się do naszego programu i porozmawiać o podróżach właśnie tak jak Agnieszka. To wróćmy jeszcze do tego, co w Libanie możemy zobaczyć. Co jest takiego interesującego? Ciekawych rzeczy to jest przede wszystkim przyroda, niesamowita przyroda, Dolina Kalisza, rezerwat wpisany na listę UNESCO, gdzie jest cisza, spokój, zielono, można odpocząć od tego hałasu, gwaru ulic północy, gwaru ulic Trypoli. Rezerwat cedrów, to jest miejsce niezwykłe, są dwa miejsca takie, Góry Szów i właśnie miejsce w Dolinie Kadisza. Kolejna rzecz, Afka Grotto, w ogóle pominięta w przewodnikach, wielka jaskinia wykuta, wytrążona w takim klifie skalnym. Na pewno stoki Fakry i Farai, tam gdzie są stoki narciarskie. No nie wspomnę oczywiście o brzegu Morza Śródziemnego, gdzie możemy znaleźć piękne porty i niesamowite plaże. Jeśli wrócisz do Libanu, to dlaczego? Dlatego, żeby zobaczyć to, czego nie zobaczyłam, czyli miejsc, no niezwykłych miejsc, które tam jeszcze są, a nie zostały odkryte przeze mnie, no i dla kuchni libańskiej. No dobrze, to teraz o cenach. Ile kosztowała Cię ta wycieczka? Ta wyprawa, że ta wycieczka nie była. Tak, myślę, że to była wyprawa ze względu na brak przygotowania. Około 3,5 tysiąca całość, łącznie z biletem lotniczym. Z noclegiem też, tak? I z noclegami, ze wszystkim. Przy czym no, dodam, że nie oszczędzałam jakoś szczególnie. Przelicznik 1 dolar to jest jakieś 1500 funtów libańskich.
Można płacić w dolarach, wszędzie można używać funtów libańskich, nie ma problemu. Dostępność bankomatów, tudzież wypłacanie pieniędzy z karty też jest powszechna, nie ma problemu. Nawet w jakichś mniejszych miasteczkach również są bankomaty, można wypłacać tam pieniądze. Internet? Dostępny powszechnie, są kafejki internetowe, w lepszych restauracjach są jakieś punkty, gdzie można, w lepszych restauracjach jest Wi-Fi, w hotelach są punkty, gdzie można skorzystać z internetu, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość, internet jest po prostu wolny. Dziękuję bardzo. Agnieszka Siejka była moim i Państwa gościem. Płyta Skokami ku wolności numer 1. To bardzo historyczna płyta, w zasadzie nie do kupienia nigdzie. Wydawana przy okazji festiwalu Nie Zabijaj. Mam nadzieję, że reggae Ci się spodoba. Jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest nasze nowe studio. Teraz tak będą wyglądały programy, więc inaugurujesz z nami nowe studio w Kompasie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mam taką historyczną chwilę za sobą z Wami. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Thank you.